Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym zjeździe delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy... Grupa Kaliska przygotowała projekt tego właśnie dokumentu, który nazwaliśmy później posłaniem. Ten dokument zaprojektował lekarz z Ostrowa Wielkopolskiego o nazwisku Siciński. Ponieważ no, sam się zaangażowałem w to i go podpisałem, w związku z tym podsunąłem Buzkowi z ominięciem tej normalnej kolejności. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową reprezentacją pracowników powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń. Gdańsk. Wstał Andrzej Gwiazda i zaproponował, żeby od razu przyjąć ten dokument już po pierwszym jego czytaniu. Przewodniczący zjazdu wyraził zgodę na głosowanie w pierwszym czytaniu, czego nie było do tej pory. No i kto jest za? Wszystkie ręce do góry, za. Było drżenie, czym to się skończy, ale sądzę, że rachunek zysków i strat jest taki, że to była jedna z najważniejszych uchwał zjazdu. Ona przeszła do historii i nie należy tego absolutnie żałować. To była rzecz zbawienna po prostu, że poszło taki sygnał dla całego świata, że nie tylko o sobie myślimy. Myślimy o wszystkich, że wszyscy są w podobnej sytuacji.